Kamień na kamieniu nie zostanie, kamień na kamieniu. Serdecznie Państwa witam. Dzisiejszy temat dotyczy Łukasza 21 rozdział, Marka 13 rozdział, Mateusza 24 rozdział i Mateusza 10 rozdział. Tam mamy takie słowa dotyczące czasów końca i jednym z takich punktów jest to, że po prostu materialne dowody, które się po prostu da sprawdzić, są w tych fragmentach przytoczone. Na przykład zmiany na Słońcu i Księżycu, albo też mniej takie oczywiste, jak kwestia nie zostanie kamień na kamieniu. Zacząłem to nagranie zdjęciem tak zwanej ściany płaczu, która jest no około 400-metrowym murem kamieni na kamieniu, z których ta najniższa warstwa pochodzi właśnie z czasów Pana Jezusa i jest dowodem na to, że kamień na kamieniu jednak jeszcze pozostał. Czyli jeszcze się nie wypełniło, nie pozostanie kamień na kamieniu. Albo ta ściana jest fałszywa i wtedy takiego punktu odniesienia nie ma. Najpierw Łukasza, 21 rozdział, od 5 wersetu. A gdy niektórzy mówili o świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami, rzekł: przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. Więc fakt istnienia muru z 19 roku przed naszą erą, gdzie kamień na kamieniu jednak jest, pokazuje, że wersety 5 i 6, a dokładnie 6, przyjdą dni, że nie pozostanie kamień na kamieniu, są jeszcze przyszłością. Zapytali go, mówiąc: nauczycielu, kiedy więc to będzie? I jaki będzie znak, gdy to nastąpi? Czyli widać, że uczniowie widzą to jako przyszłość. On zaś rzekł: uważajcie, aby nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: ja jestem. I czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie bójcie się. To bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. I tutaj oczywiście przychodzi na myśl 6 rozdział Księgi Objawienia. Od 2 wersetu 6 rozdział Objawienia to jest już czas po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu wszystkich wierzących z ziemi. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę, i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. To jest pierwsza faza działalności Antychrysta. A gdy zdjął drugą pieczęć, słyszałem, jak druga postać mówiła: chodź. Przechodzimy teraz do drugiej fazy działalności Antychrysta. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem. I dano mu wielki miecz. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: chodź. Czyli widzimy tutaj, te wojny będą związane właśnie z tym, co widzimy w objawieniu 6 rozdział, 4 werset. Wyszedł drugi koń barwy ognistej,
a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem. I to jest właśnie ten punkt. I Pan Jezus mówi, że gdy usłyszycie o tych wojnach i rozruchach, nie lękajcie się, to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Bo faktycznie od tego czasu, kiedy ta druga faza Antychrysta się tam pojawi w aktywności, no będzie jeszcze około 5, może nawet 6 lat przed końcem. I dalej Pan Jezus kontynuuje. Wtedy rzekł do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu i będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy i głód i straszne widoki i znaki ogromne z nieba. Czyli widać zapowiedź rzeczy, które da się łatwo zweryfikować. Wielkiego trzęsienia ziemi nie da się z niczym pomylić. Zarazy i głód. No teraz mieliśmy jedną małą infekcję, w której bardzo dużo osób zachorowało i spora część nawet bardzo poważnie. Sam też miałem COVID-a i no, najgorsze 20 dni w moim życiu świadomym takim. Może kiedyś w dzieciństwie może przeżywałem coś gorszego, ale jeśli chodzi o tą infekcję, to było to niezbyt wesoło. A mimo to tutaj jest zapowiedziane, że będą zarazy i głód. I znowu to jest odniesienie do 6 rozdziału Objawienia, gdzie tam widzimy, że kolejna faza Antychrysta będzie polegała na tym, że ci ludzie będą bardzo drogo płacili za żywność. I dalej, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba. Te znaki ogromne z nieba też są charakterystyczne, nie da się tego z niczym pomylić. I dalej Pan Jezus kontynuuje: lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą. I faktycznie Żydzi byli wielokrotnie prześladowani i to na każdy sposób. Oczywiście niewierzący Żydzi potrafili się tam różnymi sposobami poustawiać, natomiast najgorzej cierpieli Żydzi, którzy byli wyznawcami Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego tutaj jest to pokazane, bo Żydzi byli pierwszymi prześladowcami chrześcijan i tutaj też jest: podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników z powodu mojego imienia. Tak? Czyli chodzi o wyznawców Chrystusa, którzy są równocześnie Żydami z pochodzenia. Czyli nie są z pochodzenia poganami, tylko są genetycznymi Żydami. To wam da sposobność do złożenia świadectwa. I tutaj Pan Jezus mówi: weźcie sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. I widzieliśmy, czy to Szczepana, który przemawiał właśnie bez przygotowanej mowy, czy też Piotra, czy też Pawła. Oni wszyscy mieli przygotowaną mowę przez Ducha Świętego. A będą was wydawać i rodzice, i bracia. Czyli widać jednoznacznie, że ludzie spokrewnieni genetycznie będą wydawać tych ludzi. Czyli powodem prześladowania nie będzie pochodzenie genetyczne, bo wtedy również ci rodzice i bracia byliby prześladowani i nie mieliby kogo wydawać, tylko sami musieliby się chować. Czyli będzie to coś, co jest związane nie z rodziną, nie z przyjaźnią, ale z wiarą w Pana Jezusa. Czyli będą tych wierzących w Pana Jezusa wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was. I to jest też taka zapowiedź Pana Jezusa, że nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie myślał, że spełnia służbę Bożą.
Oczywiście pierwsza myśl, jaka tutaj przychodzi na myśl, to na przykład to, co robiło państwo islamskie i robi dalej, czyli oni myślą, że dla Boga zabijają tych chrześcijan, że to spełniają służbę Bożą, mordując wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Paweł apostoł wcześniej, będąc jeszcze nienawróconym człowiekiem, widzieliśmy go, że on też myślał, że służbę Bogu czyni, mordując chrześcijan i prześladując ich. Więc tego typu rzeczy tutaj są przez Pana Jezusa zapowiedziane jako rzecz, która stanie się wcześniej, jeszcze zanim to się zacznie dziać, tak? Bo tu jest wyraźnie powiedziane, weźcie więc sobie do serca, a nie tutaj. Lecz zanim to się wszystko stanie, tak? Czyli 12 werset mówi, że zanim te kwestie ucisku będą, no to na was włożą ręce, bo faktycznie wierzący w Pana Jezusa będą zabrani przed tym właśnie okresem wielkiego ucisku. Ale Pan Jezus mówi tutaj do całej grupy wierzących z osób takich, które wyznają Go, więc po pochwyceniu będzie 3,5 lat, kiedy będą tylko dwaj świadkowie świadczyć na ziemi. Dlatego są nazwani, że oni są dwoma jedynymi światłami przed Panem całej ziemi. Przez te 3,5 roku oni złożą świadectwo i w wyniku ich świadectwa, po tym jak zostaną zabici, niektórzy ludzie się nawrócą. Być może wcześniej się nawrócą. Tutaj nie ma z tym problemu, że mogą się na przykład nawrócić po 2 latach, czy po roku, czy nawet już drugiego dnia, kiedy ci dwaj świadkowie głoszą. Chodzi o to, że jak zaczną swoją służbę, będą dwoma jedynymi światełkami na całej ciemnej, duchowej ziemi. I teraz ci dwaj świadkowie złożą świadectwo i zostaną zamordowani przez zwierzę, czyli wychodzącą z otchłani tutaj postać zwierzęcia, co oznacza, że to stanie się po 3,5 roku od pochwycenia wierzących, a 3,5 roku przed końcem wielkiego ucisku. I teraz widzimy, że ta grupa wierzących, która się wtedy pojawi, również w czasie wielkiego ucisku będzie prześladowana. I dalej. Weźcie więc sobie do serca, by nie przygotowywać sobie naprzód obrony. Ja bowiem dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli się oprzeć, ani jej odeprzeć wszyscy wasi przeciwnicy. A będą was wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych z was. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. Lecz i włos z głowy waszej nie zginie. Przez wytrwałość swoją zyskacie dusze wasze. I dalej widzimy, że Pan Jezus mówi ciekawą rzecz. Gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Czyli będzie taki okres, kiedy Jerozolima otoczona jest przez wojska i że będzie bliski koniec tego miasta. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. I teraz jest kwestia taka, że mamy tutaj zapowiedź, że będzie zburzona Jerozolima i pierwsza myśl, która przychodzi na myśl, to jest oczywiście zburzenie Jerozolimy przez Rzymian. W czasie, kiedy dowódca rzymski Tytus przewodził Rzymianom i faktycznie tak się stało. Zburzone zostało miasto i jest to fakt historyczny, z którym się nie dyskutuje.
Natomiast też trzeba pamiętać, że wielokrotnie w przypadku proroctw jest coś takiego jak dwuetapowe wypełnienie proroctw, czyli na przykład zburzenie Tyru. Zburzenie Tyru było dwuetapowe. Najpierw została zburzona część Tyru, która była na brzegu. Potem oni uciekli na wyspę, gdzie część mieszkańców się schroniła, może nawet wszyscy. Miasto Tyr na tej wyspie jako tako funkcjonowało i zostało drugi etap tego proroctwa, kiedy zburzył je kolejny napastnik i usypał groble do tego właśnie miasta Tyr i zburzył je w drugim etapie. Warto sobie o tym wypełnieniu proroctwa przeczytać. I tak samo tutaj może być tak, że jest to, jeśli jest to autentyczna kwestia tego muru świątynnego, który nazywany jest Ścianą Płaczu, no to by wtedy oznaczało, jeśli to jest faktycznie rzeczywiście z 19 roku przed naszą erą, kiedy Herod rozbudował tą świątynię i przecież właśnie o tych zabudowaniach mówił Pan Jezus, że nie zostanie kamień na kamieniu, a jednak kamień na kamieniu tam ciągle jest. I to oznaczałoby, że jeszcze czeka nas drugi etap, kiedy wreszcie faktycznie kamień na kamieniu przestanie być. I wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego. Bardzo ważna, jasna zasada i dotyczyło to oczywiście tego najazdu przez Tytusa na Jerozolimę. Gdyż dni te to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. I dalej, biada brzemiennym i karmiącym w te dni, będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów. Faktycznie Żydzi zostali uprowadzeni do niewoli w wielu państwach. A Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Widzimy, jak panoszą się tam poganie, między innymi Arabowie, czy też inne nacje muzułmańskie, które po prostu traktują to miasto jako swoje. Są też katolicy, owszem nie rzymscy, chociaż rzymscy pewnie też, ale różni ortodoksyjni, różnych takich odłamów, starych odłamów. I to pokazuje, że poganie depczą Jerozolimę. I będzie deptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. To też w objawieniu jest powiedziane, że przedsionek świątyni został wydzielony, aby deptali to poganie. I faktycznie możemy do tego miejsca zajrzeć. I tutaj mamy, i dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej, i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. 42 miesiące to jest 3,5 roku albo 1260 dni. I dam dwom świadkom moc i będą odziani w wory, prorokowali przez 1260 dni, czyli znowu ta sama liczba, 42 miesiące albo 3,5 roku. I tu jest wyraźnie powiedziane, oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem Ziemi. Czyli widać, że oni są jedynymi światłami w tym czasie na Ziemi. Nikt inny nie świeci, tylko tych dwóch. Jeżeli ktoś im chce wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów, tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę. Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania.
Mają też moc nad wodami, aby je zamienić w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą. Czyli mogą każdą plagą dotknąć ziemię, ilekroć zechcą i faktycznie będą z tego korzystać. A gdy już złożą swoje świadectwo, czyli po 3,5 roku, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. I dalej, a ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też ich Pan został ukrzyżowany. Czyli widzimy, Jerozolima ma nazwę Sodoma i Egipt. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion i języków i narodów na ich trupy przez 3,5 dnia i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy ziemi cieszyć się będą nimi i weselić się i nawet prezenty sobie będą dawać z tej okazji, że ci dwaj prorocy zginęli, tak? Bo tak udręczyli mieszkańców ziemi. No właśnie tymi plagami, które ściągali, tymi słowami, które mówili. Ale co się dzieje? Po upływie 3,5 dnia wstąpił w nich duch życia z Boga i stanęli na nogi swoje. I strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I widzimy, że oni zostają w niebo wzięci, ci dwaj świadkowie. I co jest ciekawe? W tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi. I 10. część miasta zawaliła się. I zginęło w tym trzęsieniu ziemi 7000 ludzi. Pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. I niewykluczone, jeśli ściana płaczu jest pozostałością po świątyni, to zwróćmy uwagę na to, że to Bóg wykonuje większość proroctw obecnie i właśnie tym trzęsieniem ziemi może być zburzona do końca i nie będzie kamienia na kamieniu, tak jak zapowiedział Pan Jezus. Tak samo jak Pan Jezus zapowiedział, że będzie głoszona Ewangelia na całym świecie i znowu nie ludzie to wykonają, tylko anioł lecący środkiem nieba będzie głosił Ewangelię wszystkim narodom i językom. Bo ludzie niestety zawiedli i tak się stało, tak? Czyli po prostu widzimy jednoznacznie, że takie rzeczy są bardzo ważne, żebyśmy je umieli powiązać. Wracamy do Łukasza. I będą tutaj, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Widzieliśmy, że dopełnienie czasów pogan właśnie wtedy się zakończy, kiedy właśnie ten przedsionek będzie wyłączony i wtedy poganie już nie będą po tym czasie tam chodzili. Tak? Więc jednoznacznie jest to związane z tą kwestią wielkiego ucisku. Po prostu dopiero w Nowym Przymierzu, które będzie po wielkim ucisku, zostanie ta świątynia przywrócona w pełni Izraelowi. I dalej, widzimy, że Pan Jezus mówi wyraźnie, będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Oczywiście może chodzić o faktyczne morze i faktyczne fale, ale najczęściej morze i fale dotyczy wielkich mas ludzkich. Więc tutaj w tym momencie jedno i drugie może być faktem. I dalej ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. Bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Czyli widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus przyjdzie
z wielką mocą i chwałą na koniec wielkiego ucisku, aby ustanowić nowe przymierze, po 7 latach od pochwycenia przyjdzie Pan Jezus widzialnie, aby na ziemi ustanowić nowe przymierze. I Pan Jezus tutaj mówi, gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się. Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Dalej. I powiedział im podobieństwo, spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Tak? No bo Nowe Przymierze czy Królestwo Boże to jest to samo, będzie właśnie na ziemi ustanowione po ucisku. I właśnie to odkupienie jest wtedy już tylko oddalone o kilka lat. I 32. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie. Oczywiście chodzi o naród izraelski. Nie przeminie to pokolenie, to jest właśnie mowa o tym, że naród izraelski, czyli Żydzi, tutaj mylące może być dla niektórych to, że mają zawężone zrozumienie, co znaczy pokolenie. Tutaj jest słowo genea. Genea znaczy po prostu grupę ludzi określonego rodzaju i Pan Jezus tutaj wyraźnie się odnosi do Żydów. Nawet można powiedzieć, że bez znaczenia, czy ci Żydzi są wierzący, czy nie, oni muszą przetrwać. I to jest odniesienie do Jeremiasza, 31 rozdział. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Czyli widzimy wyraźnie, Pan Jezus powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. To jest odniesienie z jednej strony do Jeremiasza, 31 rozdział, z drugiej strony do Objawienia, 20 rozdział. Jeremiasza, 31 rozdział. W owym czasie, mówi Pan, będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem. I dalej widzimy, zapowiedź dotyczącą tych właśnie plemion izraelskich, gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go. I dalej. Jest jeszcze nadzieja dla Twojego potomstwa. Jeszcze będą mówić to słowo w ziemi judzkiej i w ziemi i w jej miastach, gdy odmienił ich los, niech ci błogosławi Pan, niwo sprawiedliwości, góro święta. I tutaj 27 werset. Oto idą dni, mówi Pan, w których obsieję dom izraelski i dom judzki nasieniem ludzkim i nasieniem zwierzęcym. Czyli wyraźnie jest powiedziane, że po prześladowaniach i będzie tak, że jak pilnowałem ich, aby wykorzeniać, wypleniać i burzyć i niszczyć, i sprowadzać nieszczęście, tak będę ich pilnował, by budować i sadzić. I kolejna rzecz. 31 werset. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Czyli widzimy, nowe przymierze jest związane z domem izraelskim i z domem judzkim. Nie z poganami, nie z kościołem, tylko z domem izraelskim i z domem judzkim. I dalej wyjaśnia, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, czyli widać, że to jest rodzinnie, tak? Ojcowie, synowie, biologicznie powiązani. W dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze, oni zerwali. Wyraźnie tutaj Pan mówi, że zerwane zostało to przymierze przez Izraela. Ono jest oczywiście dalej aktualne, bo mówi o tym list do Hebrajczyków, to pierwsze przymierze jest bliskie zaniku, ale jeszcze nie znikło.
Chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu. Czyli widać, że znowu kwestia będzie przestrzegania zakonu ważna. Wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Czyli to jest charakterystyka nowego przymierza, że będzie wreszcie przestrzegany zakon. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak mówi Pan, który ustanowił, i to jest właśnie to odniesienie, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A z kolei co do zakonu jest użyte często sformułowanie, że dopóki nie przeminie niebo i ziemia, nie przeminie ani jedna kreska z zakonu. To są bardzo dokładne określenia. I tutaj 35. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze tak, że szumią jego fale, Pan zastępów jego imię. Tutaj to pokazuje, że o morze i fale w tamtym fragmencie z Łukasza bardziej może chodzić nie tyle o symbol ludzi, co o dosłowne faktycznie zbiorniki wodne, tak? Bo tutaj jest argument taki, że i tam było wspomniane o księżycu, o słońcu, o morzu i falach. Pan zastępów jego imię. I 36 werset. Jeśli by te prawa, te naturalne prawa, miały się zachwiać przede mną, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną przez wszystkie dni. Czyli dopiero jak niebo i ziemia przeminą, dopiero wtedy Izrael przestanie być ludem Bożym. Tak mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili. Czyli tutaj Pan obiecuje, że niebo i ziemia może przeminąć i dopiero wtedy Izrael stanie się nie ludem. Więc jednoznacznie widzimy zapowiedź i należy ją traktować poważnie. A z kolei o przeminięciu nieba i ziemi mówi Objawienie 20 rozdział 11 werset. Widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedział, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. Czyli widzimy, że to, co się tu rozgrywa, dzieje się poza niebem i poza ziemią. Jest to już po Nowym Przymierzu, bo Nowe Przymierze było opisane we wcześniejszych wersetach i widzieliśmy, że właśnie Nowe Przymierze, albo inaczej tysiącletnie Królestwo, charakteryzowało się tym, że został związany diabeł na 1000 lat. Wracamy zatem do Ewangelii. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Czyli jednoznacznie Pan Jezus tutaj mówi, że dopiero jak niebo i ziemia przeminą, to niektóre rzeczy się staną, ale nawet jeśli o Jego słowa chodzi, o słowa Pana Jezusa, to one nawet wtedy nie przeminą. Zakon przeminie, jak niebo i ziemia przeminą. Dlatego to jest dosyć ważne, aby niebo i ziemia przeminęły, bo wtedy dopiero będzie po prostu jedna kreska, jedna kropka z zakonu do naruszenia i cały zakon wtedy będzie nieaktualny. Bo na razie jak najbardziej jest aktualny co do kropki, co do przecinka. Podobne słowa Pan Jezus wypowiada w Marka. I tutaj widzimy Marka 13 rozdział, Ewangelia Marka 13 rozdział. I gdy on wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego, nauczycielu, patrz co za kamienie i co za
budowle. No i takie kamienie, takie budowle są dziś. Tak wygląda jedna z wizualizacji ściany płaczu. To jest kolejne zdjęcie tejże ściany płaczu. Najniższe fragmenty tej ściany płaczu są z czasów Heroda, czyli z czasów, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi i powiedział, że żaden kamień na kamieniu nie zostanie. Tu widzimy, że te kamienie na kamieniu jak najbardziej stoją ciągle. Kolejne ujęcie. Tu jest rozdzielenie między mężczyznami a kobietami. I tak jak zakon mówi, kobiety mają milczeć i one tu milczą, nie mogą się na głos modlić ani śpiewać, natomiast mężczyźni jak najbardziej na głos się modlą. Kolejne ujęcie, kolejne. No i to jest wizualizacja ściany płaczu, której ta najniższa część pochodzić ma z 19 roku przed naszą erą, czyli te kamienie, które widział Pan Jezus w czasie, gdy chodził po tej ziemi w ciele. I gdy On wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów Jego: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowle. A Jezus mu odrzekł: Czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Czyli widzimy jednoznacznie, że te słowa, jeśli ściana płaczu jest autentyczna, to te słowa jeszcze nie zostały zrealizowane. Czekamy na ich wypełnienie. I gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, zapytali go na osobności Piotr i Jakub i Jan i Andrzej: Powiedz nam, kiedy to nastąpi? To nastąpi, czyli to takie zburzenie z kamienia na kamieniu. I jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać? Wtedy Jezus zaczął do nich mówić: Uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Czyli tutaj w tym pytaniu nie mamy takiego skomplikowania, jakie jest w Mateusza, gdzie jest kilka kwestii zapytanych. Tu jest, kiedy to, czyli rozwalenie z kamienia na kamieniu, nastąpi i jaki znak, gdy to wszystko będzie się spełniać. Czyli to wszystko, co Pan Jezus zapowiedział. Jest tutaj pytanie w zasadzie o jedną, maksymalnie dwie kwestie, tak? Czyli jest inaczej niż Mateusza. Dzięki temu możemy te różnice wychwycić. To jest Ewangelia Marka, 13 rozdział. Wtedy Jezus zaczął do nich mówić: Uważajcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest, i wielu zwiodą. Między innymi Antychryst przyjdzie we własnym imieniu, podając się za Pana Jezusa. I dlatego zawrze przymierze, bo Żydzi będą czekać na nowe przymierze i nagle Antychryst mówi: O, ja mam nowe przymierze dla was. Bo będzie się podawał za Chrystusa, więc też to nowe przymierze zawrze z wieloma. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie bójcie się, musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. To sama, ta sama myśl, którą widzieliśmy, i to ma powiązanie z objawieniem 6 rozdział, gdzie widzieliśmy, że druga faza Antychrysta dotyczyła właśnie zakłócenia pokoju na ziemi. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, czyli trzęsienia ziemi są zapowiedziane. Będzie głód, to widzieliśmy w późniejszym tym szóstym rozdziale objawienia, że ja może nawet to przytoczę, bo może jestem zbyt gołosłowny dla was. I wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem, i dano mu wielki miecz. I dalej. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła:
chodź. I widziałem, a oto koń kary, a ten, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej i usłyszałem, jakby głos pośród czterech postaci mówił: miarka pszenicy za denara. Denar to jest dniówka, dzienna stawka pracy człowieka na stanowisku najemnym. Czyli widzimy malutko pszenicy za jednodniową działkę pracy i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. Czyli widzimy, będą to bardzo trudne, jeśli chodzi o dostawę pożywienia, czasy. Czyli widzimy powstanie, bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będą miejscami trzęsienia ziemi, będzie głód. To jest początek boleści. Ale wy sami miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom, a w synagogach będziecie bici. Postawią was też przed namiestnikami i królami z mego powodu, abyście złożyli świadectwo przed nimi. Lecz najpierw musi być zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie, albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Czyli widzimy tutaj jednoznacznie odniesienie, że kto wytrwa do końca, to będzie zbawiony. Wytrwa do końca, czyli doczeka przyjścia Pana Jezusa w celu ustanowienia nowego przymierza na ziemi. Wytrwa do końca, czyli dotrwa do końca siedmioletniego ucisku. I dalej jest wspomniane o tym wydarzeniu, które będzie miało miejsce w środku siedmioletniego ucisku, gdy tedy ujrzycie ohydę spustoszenia, stojącą tam, gdzie stać nie powinna. Kto czyta, niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Czyli widzimy, tutaj jest inne wydarzenie pokazane, które dotyczy ohydy spustoszenia. Ta ohyda spustoszenia to jest właśnie, gdy Antychryst zasiądzie w świątyni, podając się za Boga. I dalej, a kto jest na dachu, niech nie zstępuje na dół i nie wchodzi do środka, aby coś wziąć z domu swego. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko o to, by nie wypadło zimą. Albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie było aż dotąd, od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, jakiej już nie będzie. I jest wyraźnie, a jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie byłaby zbawiona żadna dusza, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni. I gdyby wam ktoś, wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Wy tedy patrzcie, przepowiedziałem wam wszystko. I dalej jest powiedziane, ale w te dni, które nastaną po tej udręce, zaćmi się słońce i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone.
Tu jest zapowiedziane, wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. Po co Pan Jezus wtedy przyjdzie? Ustanowić nowe przymierze na ziemi. I co zrobi Pan Jezus? Wtedy pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. I dalej Pan Jezus wskazuje: od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdy gałąź już mięknie i wypuszcza liście, poznacie. Poznajecie, że blisko jest lato, taki wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje. Co się dzieje? No, ohyda spustoszenia stoi w świątyni. Wiedzcie, że blisko jest i już u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Jakie pokolenie? No, Żydzi. Generalnie chodzi o Żydów, tak? Czyli o naród żydowski. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Czyli wszyscy chcieli tych Żydów wyplenić, zniszczyć. Hitler, Stalin, Napoleon, katoliccy królowie, inkwizycja i tak dalej, i tak dalej. Rzymianie wcześniej. Generalnie nie da się przeoczyć tego, że Żydzi są z jednej strony wystawieni na różnego rodzaju prześladowania, a mimo to ciągle trwają, istnieją. Mimo, że tyle było prób zgładzenia Żydów. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Uważajcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jak ktoś mówi, że wie, kiedy ten czas nastanie, to nie wie, co mówi. Bo tu jest wyraźnie powiedziane, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Kolejny fragment to jest Mateusza, 10 rozdział, 21 werset. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Czyli tutaj widzimy wskazówkę dla tych Żydów, którzy są zapowiedziani jako ci, którzy będą z miasta do miasta uciekać. To nie jest ta niewiasta z 12 rozdziału Objawienia, tylko to raczej są właśnie ci, którzy zaliczają się do 144 tysięcy. Bo widzimy, że to są ci, którzy zostali wysłani w liczbie, jak tutaj widzimy, 5 werset, 12. Odpowiednikiem tych 12 w wielkim ucisku będzie 12 pokoleń, tak? Po jednym apostole dla każdego żydowskiego plemienia było, a tam będzie z każdego plemienia 12 tysięcy. Czyli widać, że w wielkim ucisku tych właśnie Żydów z każdego pokolenia po 12 tysięcy będzie odpowiadało tym, którzy tutaj są wysłani jako 12. Nieprzypadkowa jest ta liczba. I liczba 12 apostołów była symboliczna, zgoda. Ale również apostołów było faktycznie 12. Czyli jest to liczba, która jest symboliczna, ale równocześnie literalna. Tak samo będzie ze 144 tysiącami. Będzie to liczba symboliczna, 12 razy 12 tysięcy.
I będzie to liczba dosłowna. Nie będzie ani jednego więcej, ani jednego mniej. Dokładnie 144 tysiące, dokładnie 12 tysięcy z plemienia tego, 12 tysięcy z plemienia tamtego. Nie da się tego z niczym pomylić. I Mateusza 24 rozdział od pierwszego wersetu. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowanie świątyni. A On odpowiadając, rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Jak widzieliśmy, kamień na kamieniu jeszcze nadal stoi, jeśli ściana płaczu jest autentyczna. Zgodnie z badaniami archeologicznymi faktycznie najniższe warstwy pochodzą z tego okresu 19 roku przed naszą erą, czyli budowane były przez Heroda. A więc te słowa Pana Jezusa jeszcze nie zostały zrealizowane, więc będą zrealizowane w przyszłości. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie, czyli to rozwalenie kamienia na kamieniu, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im, uważajcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne, baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Czyli znowu ta sama kolejność, jak w objawieniu, szósty rozdział, widzieliśmy kolejne fazy Antychrysta. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. I to się będzie działo zaraz po pochwyceniu wierzących, czyli wtedy, kiedy tylko z wierzących będą ci dwaj świadkowie, ewentualnie ci, którzy się przez tych dwóch świadków nawrócą. Ale to wszystko dopiero początek boleści, czyli początek tego siedmioletniego okresu. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Czyli będą nienawidzili Żydów ze względu na to, że oni wydali z siebie Chrystusa. Czyli z plemienia żydowskiego pochodził Chrystus, z pokolenia żydowskiego pochodził Chrystus według ciała. Tak mówi między innymi list do Rzymian. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Tu jest ciekawe, nie ma nauczycieli fałszywych, bo nauczyciele fałszywi dotyczą ery chrześcijańskiej. Tutaj są fałszywi prorocy, czyli jest to typowo żydowskie podłoże. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wiemy, że koniec to jest po prostu przyjście Pana Jezusa w celu ustanowienia nowego przymierza. Koniec po prostu tego eonu, tej dyspensacji, tego okresu. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Tak? Czyli widzimy jednoznacznie. I tutaj w objawieniu Jana, 11 rozdział, 15 werset, widzimy, zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące, panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. I dalej, a 24 starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu. Tych 24 starszych, to wiemy doskonale, że 12 dotyczy świętych Starego Testamentu, a 12 dotyczy świętych Nowego Testamentu. I to jednoznacznie pokazuje, że skoro tych 12 odnoszących się do Nowego Testamentu już są w niebie, nie jest tu 12 starszych, ale jest 24 starszych,
to już jest po pochwyceniu, po zabraniu Kościoła z ziemi do nieba. Mówiąc, dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. Popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał. I dalej widzimy, i otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się skrzynia przymierza Jego w świątyni Jego, i zaczęło się błyskać i głośno brzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad, czyli kolejne trzęsienie ziemi, i mamy też grad. Wielki grad. O jednym z gradów opisanych w objawieniu jest powiedziane, że kawały będą wielkości 50 kg. Więc tutaj to nie są przelewki. I w 14 rozdziale, objawienia, 6 werset, widzimy: widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Czyli widzimy, że będzie zwiastowana Ewangelia wszystkim narodom, wszystkim językom, ale to nie człowiek dokona tego, tylko anioł lecący środkiem nieba. Więc wracamy teraz do Mateusza, 24 rozdział, 14 werset. Tutaj Pan Jezus powiedział: i będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Czyli przed końcem będzie głoszona Ewangelia wszystkim. Ale też tutaj co widzimy? Widzimy, że Pan Jezus odwołuje się do pewnego wydarzenia, które się wydarzy w środku tego wielkiego ucisku. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel. I Daniel, co przewidział Daniel? Daniel przewidział właśnie ohydę spustoszenia. Mamy tę zapowiedź w Daniela 9, rozdział 27, werset. Jest powiedziane: zawrze ścisłe przymierze, to znaczy Antychryst, zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, czyli na 7 lat to zrobi. W połowie tygodnia, czyli w połowie siedmiolecia, zniesie ofiary krwawe z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Czyli widzimy jednoznacznie, do tego się właśnie Pan Jezus odnosi, do tego obrazu albo ohydy, obrzydliwości albo spustoszenia. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, oczywiście chodzi o tych, którzy naprawdę są w Judei, bo to będzie się rozgrywało na terenie Palestyny, na terenie Izraela, na terenie Judy i Izraela. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby coś wziąć z domu swego. Widzimy, że to jest inny opis niż ten, kiedy była Jerozolima otoczona. Ludzie to często mylą, a to są dwa różne opisy działania, dwa różne wezwania. A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w tych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. A dlaczego nie w sabat? Ano dlatego, że w sabat będą obowiązywały w tamtym czasie w Judei wszystkie obostrzenia. I kto będzie pilnował tych obostrzeń? No, ten, który udaje Chrystusa. Czyli Antychryst będzie wprowadzi sabat jako obowiązkowy. I zresztą w Izraelu już teraz sobota jest dniem świątecznym. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk. Pan Jezus tu mówi wyraźnie, czyli w połowie siedmiolecia Antychryst zasiądzie w świątyni, podając się za Boga, i zabroni składania ofiar, bo wcześniej będą składane ofiary.
I co się stanie? Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk przez 3,5 roku, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. Nie da się tego z niczym pomylić. I dalej, a gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Do ilu będą skrócone owe dni? Bo tutaj to skrócenie też jest związane z Danielem. Daniel mówi wyraźnie, że od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej, czyli to, co się wydarzy w połowie siedmioletniego okresu ucisku, kiedy zacznie się nowy okres tego siedmiolecia, czyli 3,5-letni wielki ucisk, to od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia z obrzydliwości spustoszenia, tak, którą przepowiedział prorok Daniel, upłynie 1290 dni, czyli nie 1260, tylko 1290 tutaj było postanowione. Błogosławiony ten, kto wytrwa i dożyje 1335 dni, czyli jeszcze więcej. A wiemy z objawienia i to na całe szczęście jest już skrócone do 1260 około, tak? Czyli Pan Jezus mówi, gdyby nie były skrócone owe dni, czyli gdyby to miało być 1335 dni, no to nie ocalałaby żadna istota, ale żeby ocalała jakaś istota, bo Pan Jezus pytał, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. No więc gdyby nie skrócono owych dni, to nie byłoby ani jednego wierzącego. Wszyscy by przepadli, bo tak zresztą Pan Jezus się wyraził, że nie przetrwałaby żadna istota spośród tych wierzących. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam tedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie, bo Antychryst będzie się podawał za Chrystusa. Nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. To dotyczy oczywiście Żydów, nie dotyczy to nas w żaden sposób. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. Co to za dziwne wyrażenie? No więc to wyrażenie też jest w objawieniu. I to oczywiście nawiązuje do objawienia Jana, 19 rozdział, 17 werset. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą. Czyli gdzie zlatują się orły? Tam, gdzie jest padlina. By jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. No i wracamy do Mateusza, 24 rozdział, 28 werset. Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy, a zaraz po udręce owych dni, czyli już po tych najcięższych chwilach wielkiego ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z nieba z wielką mocą i chwałą. I to są słowa odnoszące się do objawienia, pierwszy rozdział, 7 werset, rzecz jasna. Oto przychodzi wśród obłoków
i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. I będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Aby uczynić z Pana Jezusa kłamcę, niektórzy się powołują na niejakiego Flawiusza. Tylko że trzeba mieć świadomość, że Flawiusz to był niezły gagatek. Co to znaczy, że Flawiusz to był niezły gagatek? On żył w pierwszym wieku, pisał równolegle z apostołami, zmarł w roku 96 mniej więcej, a to oznacza, że zmarł i te jego pisma były znane już w okresie przed zamknięciem kanonu. I jakoś nikt nie włączył jego pism do kanonu Nowego Testamentu, dlatego że uważano te jego pisma za okultystyczne i po prostu niegodne włączenia, bo albo coś było zgodne z Pismem Świętym, albo coś było niezgodne. I akurat w przypadku Flawiusza on bardzo heretyckie treści tam przedstawiał. Był po prostu zwodzicielem, żydowskim bajarzem. Przepraszam, w 94 roku zmarł, ale to nie zmienia niczego w całej tej sytuacji, bo zmarł jeszcze zanim Jan napisał ostatnie swoje pisma. Choć oczywiście tutaj mamy data jego śmierci nie jest znana. Wiadomo jednak, że żył jeszcze w 94 roku, czyli po 94 roku zmarł. A że był to manipulator takiego grubszego kalibru, to może wskazać ten fragment dotyczący jego wkładu w mieszanie w zakonie. Był on już w nowej erze, ten Józef Flawiusz, bo urodził się przecież już po narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa, a mimo to jako jeden z pierwszych dokonał podziału 22 poleceń z Mojżesza na 10 przykazań, tworząc pierwszą wersję dekalogu. Czyli widzimy, że ten zafałszowany dekalog, tak zwany, który dzisiaj jest promowany z Księgi Mojżeszowej, jest po prostu dziełem tego typu bajarzy jak Flawiusz, tak? Bo 22 rozkazy zmienił w 10 przykazań. I ci fałszywi wyznawcy tego dekalogu z dzisiejszych czasów to są po prostu Flawiuszowie, a nie tam żadni chrześcijanie czy tam inna grupa. Pierwsze słowo poucza nas, że Bóg jest jeden i że tylko Jemu należy oddawać cześć. Czyli pierwsze przykazanie to jest jego zdaniem, że Bóg jest jeden i tylko Jemu należy oddawać cześć. Drugie, zabrania nam czynić wizerunków jakichkolwiek żywych stworzeń dla oddawania im czci. A przecież to, które przykazanie jest pierwsze i drugie, to Pan Jezus nas nauczył. To jest największe i pierwsze przykazanie, mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. A drugie przykazanie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Podobnie Pan Jezus wypowiada się w Marka 12 rozdział. Natomiast Flawiusz te 22 polecenia podzielił na 10, nie wiadomo dlaczego, 10 z 22 zrobił. I tak zwany dekalog to jest po prostu całkowicie ludzka koncepcja, niezwiązana z Pismem Świętym. Druga Mojżeszowa, 34 rozdział, 28 werset, jedynie mówi o spisał na tablicach słowa przymierza. Dziesięcioro słów, czyli słowa przymierza, dziesięcioro słów. Nie ma czegoś takiego jak 10 przykazań tutaj wspomniane.
Także jest tutaj w księdze drugiego prawa wspomniane, w czwartym rozdziale, 13 werset: I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać 10 słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach. Nie 10 przykazań, a 10 słów przymierza. I gdzie te 10 słów miało być? Mnie zaś rozkazał Pan w tym czasie nauczyć was ustaw i praw, abyście je pełnili gdzie? Na ziemi, do której zdążacie, czyli do Kananu, tak? Tylko w Kananie obowiązywało to te przykazania mojżeszowe, aby ją wziąć w posiadanie. Więc generalnie ten zakon Mojżesza obejmował tylko i wyłącznie fizycznych potomków żydostwa mieszkających na terenie Palestyny. Nikogo, kto nie mieszka na terenie Palestyny, nie obowiązuje, i nikogo, kto nie jest genetycznym Żydem, nie obowiązuje. Muszą być spełnione równocześnie te dwa warunki, czyli ten, kto jest objęty zakonem, jest genetycznym Żydem lub ewentualnie naturalizowanym Żydem, czyli przyłączonym do narodu izraelskiego, i po drugie musi fizycznie znajdować się na terenie Palestyny w momencie, gdy stoi tam świątynia. Lub jak nie świątynia, to chociaż przybytek. I widać, że drugie prawo, czyli w księdze drugiego prawa, rozdział 10, werset 4, też jest 10 słów. I napisał Pan na tablicach takim pismem jak poprzednio 10 słów, które wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia i wręczył mi je Pan. Czyli znowu nie 10 przykazań, a 10 słów. Jest to fałszerstwo Flawiusza, ten podział na 10 przykazań, i ci fałszerze, którzy po nim małpują, to są po prostu żartownisie religijni, nie należy mieć z nimi nic wspólnego. Zatem, jak Państwo widzieli, mieliśmy przed oczami kilka fragmentów z Słowa Bożego i tam jednoznacznie widzieliśmy, że oczekujemy teraz na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, który chrześcijan weźmie do nieba. Nie będzie potem na ziemi ani jednego wierzącego, z wyjątkiem dwóch świadków, którzy przez 3,5 roku będą świadczyć. W tym czasie być może ktoś się nawróci w wyniku ich świadectwa, ale w momencie, gdy zaczną swoją służbę, to będą jedynymi dwoma punktowymi światełkami, które świecą przed Panem całej ziemi, i następnie zabici będą oni dwaj przez zwierzę wychodzące z otchłani, i wtedy po 3,5 roku to zwierzę, które wychodzi z otchłani, również będzie siedziało tutaj, będzie rządziło tak, żeby zasiadł w świątyni człowiek grzechu, syn zatracenia, o którym mówi m.in. drugi Tesaloniczan. I musimy mieć tę świadomość, że te wszystkie miejsca jednoznacznie pokazują nam na przyszłość. One jeszcze się nie wypełniły, bo jeszcze nie spełniło się nawet ta zapowiedź, że nie pozostanie kamień na kamieniu, jeżeli ściana płaczu jest autentyczna, a zdaniem archeologów jest tam warstwa z XIX roku przed naszą erą, czyli tą, którą Herod budował, a więc te kamienie miał na myśli Pan Jezus, że będą rozwalone. I też myślę, że warto, żeby nie dać się zwodzić przeróżnym i obcym naukom, powoływać się na bajkopisarza Flawiusza, bo nawet przed żydowskimi baśniami celowo byliśmy ostrzegani. Świadectwo to jest prawdziwe, dla tej też przyczyny karci ich surowo, ażeby ozdrowieli wierze i nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy. No więc
Jeżeli jacyś ludzie zamiast do Biblii kierują cię do książki Flawiusza, to już powinien ci się zapalić sygnał ostrzegawczy czerwony, gdyż to są po prostu oszuści religijni i nikt do takich apokryfów nie kieruje. Jest to po prostu od początku do końca kompletnie zmyślone, to co ten oszust religijny napisał. Jeżeli by było prawdziwe, to apostołowie włączyliby to do Nowego Testamentu. Nie mamy tych pism, dlatego że te pisma mają jedno, jedyne miejsce przeznaczenia opisane w Dziejach Apostolskich. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Dzisiaj Flawiusza jesteś w stanie kupić za kilkanaście złotych w postaci PDF-a, ale to nie zmienia faktu, że miejsce tej literatury jest po prostu na śmietniku, a jeżeli ma to wersję papierową, to należy po prostu uznać je za godne spalenia. Znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Każdy, kto ma tego typu brednie w swoim domu, jak apokryfy, czy właśnie takie dzieła Flawiusza i tym podobnych oszustów religijnych, po prostu powinien im zrobić ciepłe miejsce w kominku, jeśli jeszcze pali w sposób tradycyjny, lub do śmietnika z bioodpadami, czy tam makulaturą. Trudno, może się po prostu uda tego pozbyć w jakiś cywilizowany sposób, jeśli się nie ma kominka. Ale to jest jedyne miejsce dla tego typu książek. Dla nas istnieje tylko Słowo Boże, Pismo Święte, a nie jakieś dziwaczne książki napisane przez, owszem, ludzi szanowanych przez ten świat, ale nieuznawanych przez działających w tamtym czasie apostołów. Jeśli to by miało jakąkolwiek pozytywną wartość i byłoby choć trochę prawdziwe, to byśmy więcej o tych pismach słyszeli, między innymi w ten sposób, że apostołowie by się w Nowym Testamencie na te pisma powoływali w pozytywnym sensie, a nawet miałbyś to jako 28 księgę Nowego Testamentu, 29 i 30. I miałbyś to w każdym Nowym Testamencie, te książki. Ale ponieważ to jest bezwartościowy śmieć, to nie ma miejsca na takie brednie. Zresztą to były herezje. Niektórzy łaszą się na Flawiusza, dlatego że w dziele Dawne Dzieje Izraela, przypisywanym mu przez Eusebiusza w fragmencie Testimonium Flavianum, wspominać ma o postaci zwanej Jezus, żyjącej za czasów Heroda Antypasa. Tutaj Flawiusz również wspomina o Janie Chrzcicielu, który nie chrzcił ludzi dla oczyszczenia ducha, lecz dla oczyszczenia ciała. Dusza już przez wcześniejsze sprawiedliwe życie była odgrzeszona. Na serio? Tak wierzycie w to? Takie bzdury? Że dusza przez wcześniejsze sprawiedliwe życie była odgrzeszona? Przecież to są najbrudniejsze herezje. I niestety tutaj nie ma co się łasić na to, że on tutaj potwierdza istnienie Jezusa historycznego. Gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Dlaczego apostoł Paweł nie chciał skorzystać z takiego wspaniałego tutaj odpowiednika Józefa Flawiusza w postaci tej dziewczyny? Dlatego że ta dziewczyna po prostu była niewierząca. I nie potrzebujemy tego typu świadectw ludzi, którzy kłamliwą Ewangelię opowiadają, tak jak Flawiusz, że dusza jest odgrzeszona w wyniku
swojego wcześniejszego sprawiedliwego życia. Jest to kompletnie nieprawda i żadne prawdziwe dziecko Boże nie powinno popierać czytania takich pism. Ale niestety są tacy, którzy się mienią chrześcijanami, a odsyłają ludzi do czytania Flawiusza. No, niech zginą z wami wasze pieniądze, które każecie płacić za tego typu brednie. To są okropne rzeczy, do których namawiacie, jeśli odsyłacie ludzi do innych źródeł niż do Pisma Świętego. Tylko Pismo Święte, tylko przez wiarę, tylko Chrystus i tylko Bogu należy się chwała, tylko z łaski zbawienie jest. Nie wolno tych rzeczy mieszać. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do czytania Pisma Świętego, Słowa Bożego. Jeśli ktoś nie ma Nowego Testamentu, możecie do mnie napisać 739089088 i można wysłać SMS-em prośbę o Nowy Testament albo e-mailem napisać na czytaj.biblia@onet.pl. Więc dziękuję za uwagę. Z Bogiem.